Najczęściej popełnionym błędem przez kobiety jest kupowanie biustonoszy zbyt luźnych pod biustem ze zbyt małymi miseczkami. Co powoduje, że biustonosz na plecach podchodzi nam do góry na łopatkę, nie przylega stabilnie do klatki piersiowej. Miseczki są za małe, czyli mogą nam zrobić krzywdę, ponieważ mogą wpijać się w pierś. Ewentualnie mogą odstawać. Choć częstym błędem jest również, zwłaszcza przez panie z większymi piersiami, wybieranie biustonoszy z, z, na, z na tyle małymi miseczkami, że piersi im się po prostu wylewają, na przykład górą, albo gdzieś tam pod pachę uciekają. Chciałam teraz pokazać, jakby, jak wygląda dobrze dobrany biustonosz. Dobry biustonosz powinien być odpowiednio ścisły pod biustem, tak żeby mógł układać się równolegle w stosunku do podłogi. Najprostszą metodą sprawdzenia, czy biustonosz jest odpowiednio ścisły jest taki test. Wsadzamy sobie rękę między kręgosłup a zapięcie. Jeżeli yy... Jeżeli układa się to tak, jak w tej chwili, to jest to optymalny obwód biustonosza. Zawsze dobieramy biustonosz w ten sposób, aby na początku zapinać go na zewnętrzną, najluźniejszą haftkę. Po to, że jak biustonosz się rozciągnie, mamy możliwość go dwa razy głębiej przepiąć. W ten sposób wydłużamy żywotność stanika. Jeśli chodzi o ramionczka, regulujemy je w ten sposób, aby między ramiączko a ramię móc wsadzić swobodnie dwa palce. Miseczki w dobrze dobranym biustonoszu powinny otaczać całą kulę piersi. W mostku fiszbina powinna dochodzić, yy, dochodzić do skóry i rozdzielać piersi. Z drugiej strony zaś fiszbina powinna celować w środek pachy. Fiszbina nie powinna kończyć się bliżej, tak aby kłuć w pierś, a tak się dzieje właśnie w zbyt małych yy, miseczkach. Yy, miseczka musi być odpowiednio dopasowana, żeby nie była za mała. Jeżeli jest za mała, piersi się wylewają, robi się tak zwany efekt bułeczki, piersi jest przycięta i wygląda to nieestetycznie, ewentualnie ucieka, ucieka nam pod pachę. Natomiast yy, stanik powinien być również yy, dobry dla małych piersi, tak aby nie odstawał, kiedy yy, piersi są małe, a miseczki zbyt duże.